Stefan, co jest z tobą? Od miesiąca tak leżysz. Popiecha, od miesiąca nie wrzucił żadnych materiałów na swój kanał na YouTubie. No ale Stefan, przecież Piechol to jest youtuber, który ma mniej niż 1000 widzów. Coś tak przejmujesz, tak nie można żyć, Stefan! Moje życie nie ma sensu, póki Piechol nie wrzuca codziennie materiałów na swój kanał. Właśnie wrzucił. Że co? Siema! Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Tak, tak, ten tutaj koleś. Nie no dobra, może tak nie wyglądam jak wyjdę na ulicę, no ale znalazłem wreszcie zastosowanie, bardzo praktyczne i pierwsze tak właściwie, dla kamery do PlayStation 4, do tego właśnie sprzętu, tego, kurde. Troszeczkę rejsak boja zasłania też inne rzeczy niż tylko moją twarz, no ale co zrobić. Nie jest to kosmiczna technologia, no tylko po prostu kolejna generacja konsol i też kolejna generacja kamerki. No przecież pamiętamy iToya chociażby, gdzie można było myć szyby, albo walczyć w stylu kung fu z ludzikami, które napieprzały z różnych stron ekranu, czy zazwyczaj stąd albo stamtąd. Nie no dobra, kochani, pierwszy raz się widzimy, ale szczerze nie spodziewałem się przy każdym materiale takich wstawek filmowych. No bo nie, bez przesady, wiecie, które to jest ujęcie. Kiedy słychać tylko mój głos, tylko to. To po prostu jestem w stanie kręcić całe odcinki jednym ciągiem, ale tutaj to jest chyba 20 ujęcie autentycznie, bo w pewnym momencie na przykład nie spodoba mi się ruch moich dłoni. Coś dziwnego zrobią i już jest do kitu, do kosza, do tak zwanego okrągłego segregatora. Czyli po prostu tam, gdzie się wrzuca teksty, które tobie się podobają, a nie podobają się twojemu naczelnemu, niestety. Okrągły segregator, tak zwany kosz na śmieci. Nie. Ale dobra, kochani, nie o tym miało być. Wirtualne studio w PlayStation 4, czyli aplikacja, którą można sobie pobrać na konsolę. I właśnie widzieliście to przejęzyczenie, to delikatne zlepienie się podniebienia, że pobrać zamiast pobrać powiedziałem i normalnie materiał już bym ciął, ale już po prostu nie mam czasu. Nie mam czasu na kolejne cięcia, to już musi pójść, to już poleci. Przynajmniej tak podejrzewam. Z lekkimi cięciami, no ale pójdzie. Po prostu musi już teraz pójść, bo chce się zabrać za The Binding of Isaac, czyli coś, co kurczę nie mogę przejść, co jest straszne. Grałem sobie poza, powiedzmy, nagrywaniem w Binding of Isaac, też w Kijek Prawdy mi się zdarzyło grać. Kurczę, w Heroesów 3 na kompie nawet grałem, jak nie miałem dostępu do konsoli przez dłuższy czas. Nawet w Dungeon Huntera 4 na komórce. No, grało się, ale jeżeli nie było oczywiście konsoli. Bo jeżeli była konsola, to się starałem, jak tam mogłem tylko w wolnym czasie sobie pyknąć. Ale nie, kochani, kurde, oczy na pieprz. Do The Binding of Isaac trzeba się zabrać. To nie jest vlog. To nie jest w żadnym wypadku vlog. To nie jest też audiolog, no bo jednak jakaś warstwa wideo jest. Co prawda nie widać mojej twarzy, a to jest właśnie, kurczę, główny punkt każdego wideoblogu. Przecież. Czy tam vlogu. Nie wiem nawet, czy to jest to samo, czy to są synonimy? A cholera wie! Nie, dobra kochani, serio, tylko pokażę wam jeszcze, jakie fajne rzeczy można robić za pośrednictwem tego wirtualnego studia, jeżeli mi się uda, skorzystać z mojego drugiego ekranu. No w tym wypadku jest to mój telefon z gatunku ten mądry, smart. Nie no, kurczę, tak nie lubię, jak ludzie dzielą telefony na telefony komórkowe i smartfony, no kurde! Czy to też jest telefon komórkowy? Co z tego, że ktoś na niego mówi, że to jest smartfon? Boże. Puh, dobra, nieważne. Jak miałem pokazać jeszcze dodatkowe funkcje tego właśnie wirtualnego studia i to teraz właśnie uczynię, na przykład mogę sobie cyknąć tutaj w lewym górnym narożniku reflektor, ale to troszeczkę jak na przesłuchaniu, więc może jeszcze dodajmy na środku. Jeden, okej, ten będzie gdzie świecił. Na stół, nie, bo stół upieprzony jak kurczę w studiu TVN-u. Więc może nie, bo zaraz będzie rurku. Stół jest tak głupi. No, dobra, nie chcę pod urczoku tutaj wulgaryzmami rzucać. On myślał, że nie jest nagrywany. No co, no. No, to inaczej. Kiedy widzi, że oko kamery spogląda ku niemu i do tego pali się taka zielona lampeczka, to wtedy zachowuje spokój i powściągliwość językową. No ale dobra, to pokażę wam jeszcze, co tu jeszcze można zrobić ciekawego w wirtualnym studiu. No tu jest jeszcze coś, co zachowam na koniec, ale tymczasem pokażę wam jeszcze, jakie można efekty wizualne zarzucić sobie na ekran. Oczywiście można smutną czerń i biel trzasnąć. Ale to faktycznie jest trochę smutne.
Więc może wrzućmy coś, nie wiem, bardziej kolorowego, nie wiem w ogóle co te... kurczę, techno party. Ostatnia rzecz, co tu jeszcze jest? Spada. Można zrobić sobie coś ciekawego, na przykład można dodać troszeczkę mrocznej atmosfery. No ale do tego to może lepiej wyłączę ten filtr dziwny. Żeby było wszystko dobrze widać. Więc efekty wizualne raz jeszcze. Wróćmy do normalnego widoku. Tararam, proszę bardzo, dzięki robociku. A teraz spadaj. Nara. Więc tak, pach, pach. No niestety troszeczkę się to ładuje. To nie jest na zasadzie faktycznie pach, pach, pach. Tylko pach. Poczekaj, czekaj, czekaj. Pach. Czekaj, pach. No na takiej zasadzie niestety. No ale to jest tylko darmowa apka po prostu, więc no czego można wymagać? Efekty kontrolera, bo dopiero teraz wpacnęłem dobrze dopiero. I uwaga, uwaga, uwaga. 3-4, spada, czynimy coś magicznego. Coś, co nada tej delikatnej, złowieszczej atmosfery. Albo przerzuci nas do menu. Brawo, Piechol! Klasku, klasku, klask. Ouu! Prawie coś tam było widać. Kochani, nie wiem, czy to zobaczycie. Nie no, może nie, ale może wiem jak to zasłonić, zrobimy spada coś w stylu gaśnicy albo maszyny produkującej mgłę. Kurczę, niektórzy podejrzewają, że czegoś takiego właśnie Rosjanie użyli w Smoleńsku. Pan Jarosław, pan prezes na czele z takim właśnie poglądem, choć nie, w sumie chyba Macierewicz bardziej. Ale nie, zaraz chyba kurczę, zaraz jakiś pozew sądowy w moim kierunku pójdzie, we mnie. Tak, tak. W stronę Sackboya w sumie. A skażcie Sony jak chcecie, spoko. Dym nawet można poderwać do góry? Nieźle. Ale tak wygląda troszeczkę jak w coffee shopie w Holandii. Tylko nie, tam dym pewnie się unosi troszeczkę wyżej. Ale nie, kochani, jeszcze raz skoczmy w drugi ekran, dzięki któremu będziemy mogli zobaczyć to, co chciałem dla was zostawić na koniec. Czyli tak właściwie już na teraz, bo to już będzie końcówka. Czyli to, co w przyszłości na moim kanale. No niestety ostatnio nie śmierdzę groszem, stypendium się skończyło. No i trzeba sobie jakoś radzić, więc liczę bardzo na świętego Mikołaja, na tego grubasa, który przechodzi przez komin co roku. Nawet do takich dużych dzieci jak ja. Dobra kochani, ale jeszcze na sam koniec, bo naprawdę ten materiał się przeciąga w czasie i z tego naprawdę wyjdzie jakiś vlog, a tego bym nie chciał. Więc jeszcze tylko wam pokażę trzy gry. Nie no, tak jak pokazujesz Piechol, to jest 6, 3, 3 gry, które być może, ale to być może pojawią się na tym kanale, bo jest to uzależnione od życzliwości osób trzecich w okresie świątecznym. Ale oczywiście ja też planuję robić prezenty, niestety nie starczy mi na prezenty dla samego siebie, więc kurczę, no naprawdę, jestem uzależniony od właśnie takiego zajścia ewentualnie. Więc dobra, na pierwszy ogień, jedna z trzech gier, która być może się pojawi. Far Cry 4. Zagrywałem się w trójkę, chciałbym zagrywać się w czwórkę. Czy do tego dojdzie, zobaczymy. Kolejna gra, która być może pojawi się na moim kanale, to znana wam i lubiana gra Grand Theft Auto 5 w edycji na PlayStation 4. Można przenieść progres z Xboxa 360 nawet na Playa 4, więc nie będzie problemu. Super Lama wróci. Prędzej czy później. To wam obiecałem, że on się jeszcze pojawi i pojawi się na pewno. Nawet jeżeli nie dostanę na gwiazdkę tego, co bym chciał. Wtedy po prostu pojawi się na Xboxie 360, tylko trzeba kupić Golda. Kolejny wydatek. No cóż, no takie jest dorosłe życie. Przed chwilą nazywał się dużym dzieckiem, nie? Ajajajajaj. I trzecia produkcja, która pojawi się na moim kanale i ta już pojawi się na 100%, kochani, bo zrobiłem sobie pre-order, kiedy jeszcze miałem jakieś swoje luźne środki finansowe. Więc to przyjdzie w lutym. No w sumie już niektórzy z was się pewnie domyślają, o jaką grę chodzi. Rodzime studio, CD Projekt Red, Wiedźmin 3, Dziki Gon, kochani. To też pojawi się na moim kanale na pewno, bankowo. Ej, ale nie bij Wiedźmina, ej. No. Niedobra ręka. Niedobra, kochani, serio, bo z tego się robi jakaś farsa. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. W sumie do zobaczenia? A w sumie może jeszcze kiedyś. To jest przyjemne, ale czasochłonne niestety. Dobra, kochani, a do usłyszenia na pewno w materiale z Binding of Isaac. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i obiecany materiał z The Binding of Isaac wreszcie. Wreszcie przed wami. Nikalisi zrobili tą grę. Spoko, a teraz warstwa fabularna, więc ja się zamykam. Isaac i mama. Tyle musicie na razie wiedzieć. Resztę się dowiecie z tego materiału właśnie. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Kurde. Wszystko dosłownie mu wzięła, nie? Wszystko. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions. Ja to dalej ślepo, kurczę, wierzy w to, co słyszy i podąża za wskazaniami głosu z nie wiadomo skąd. A to jest jej syn przecież. Nagi sam w pokoju, no kurde. Isaac's mom heard the voice of God called. Jeszcze coś? Ja. No bardzo wymagający jest ten Bóg, naprawdę. Isaac's mother begged. Dobra, ostatnia rzecz. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your no tak. Isaac will be this sacrifice. Go oczywiście. And end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied. Okay. Isaac ucieka. Knife from the kitchen. Mm-hmm. To jest, kurczę, ta scena z The Babadooka. The Babadook. Taki australijski horror. Ostatnio oglądałem. Świetny, świetny, polecam. He noticed a trap door to the basement, hidden under his rug. Dobrze, że to znalazł. Hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door. No, Isaac skacz. Na pewno to, co jest tam, jest lepsze od tego, co było na górze. Gruba matka z nożem. No ale proszę bardzo, przed wami edycja Rebirth, The Binding of Isaac, a ja ją wyrwałem sobie z PlayStation Plus, kiedy jeszcze miałem, ostatni miesiąc dosłownie, więc mogę sobie jeszcze popykać troszeczkę. Nie no, pojedziemy od mojego zapisu, ale serio, jak widzicie, nawet nie mogę kontynuować, bo to po prostu jak się ginie, to się ginie i zaczyna od początku. Żadne przedmioty nie przechodzą, żaden progres, nic. Po prostu za każdym razem jest new run, nowy bieg. No dobra, no to tak, możemy wybrać sobie postać, ja mam odblokowaną jedną jeszcze, Łazarza, Lazarus. No, jak tam widzicie po lewej, win streak minus 18, czyli ło, dużo razy próbowałem, więcej niż 10 nawet, już jak wspominałem wcześniej, kurde. No dobra, bierzemy Izaaka, normalny poziom trudności. No i tak to wygląda. Troszeczkę jak Legend of Zelda, albo nie wiem, jakiś tam A Link to the Past na Game Boy Advance czy coś. No ale po prostu strzelamy do wszystkich napotkanych przeciwników i przemierzamy piwnicę domu Izaaka, ale później brniemy jeszcze dalej. Daleko dalej, daleko dalej. O Boże! Jaki, kurczę, piękny zasób słownictwa, Piechol, po tej długiej przerwie. Aż nie wierzę. Nie, serio, miałem problemy, żeby zacząć tutaj coś nagrywać. Też tak samo jak z tym w sumie już, no dobra, nazwijmy sprawy po imieniu, poniekąd wideologiem, czy tam vlogiem. Tak samo jak z tamtym, tak samo z tym były różne podejścia. Kilka prób, żeby to nagrać. No ale dobra, dla dociekliwych. Czym strzela Izaak? No czym? Łzami, tak jest! Wypłakuje się na śmierć w tej piwnicy. Ale dobra, właśnie, mamy kluczyk, więc możemy tutaj otworzyć sobie coś. Kurczę, to pewnie będzie sklep. No niech to szlak. Niestety nie mam żadnych pieniążków, nic nie możemy kupić. Ale jest tutaj dużo power-upów, które można znaleźć po drodze, więc postarajmy się to zrobić. Oj, trzeba unikać strzelającej krwi. A tym, kurczę, strzelają praktycznie wszyscy. I ci bardziej straszni przeciwnicy, jak te muchy, i ci mniej jak te pokrzywione twarze z zakrwawionymi oczodołami. Nie no, oczywiście odwrotnie. Choć w sumie much też się można bać. Ja się na przykład, kurczę, boję, ale nie co prawda panicznie. Ale jak słyszę komara w nocy, to już normalnie mnie nosi.
więc trzeba zapalić światło i ukatrupić drania. Ale właśnie, mamy też kolejny klucz i bombę. Dobra, już mówiłem wcześniej, że grałem w to troszeczkę, więc wiem, że tam za tymi wrotami do góry, tam właśnie czai się boss, więc jeszcze tam nie idziemy. Mamy jeden klucz i bombę. Dobra, więc bombę zostawmy tutaj. Wysadźmy w powietrze skały. I teraz skrzyneczka. W skrzyneczce jakieś tabletki o niewiadomym przeznaczeniu. Można je łyknąć. Tears down. O kurcze, jeszcze wolniej płaczę niż wcześniej, tak? Czyli tak mi się wydaje. Ale dobra, tam były jeszcze niezbadane do końca korytarze. No na szczęście, jak widzicie, przeciwnicy się nie respawnują tak szybko. Nie no, w ogóle się nie respawnują. Przynajmniej jeszcze mi się to nie zdarzyło, ale kurczę, po tej grze można się wszystkiego spodziewać, tak właściwie. No dobra, teraz tak, oczywiście pogasić łzami trzeba ogniska, bo tam czasami czają się pieniążki. No i też jeszcze w sumie aż dziwię się, że nie spotkaliśmy jeszcze żadnej kupy tutaj po drodze. Kurczę, jak ja mogłem to ominąć? Na samym początku pomieszczenie z power-upem, które jest zasygnalizowane takim oto złotym wejściem, a ja nie wszedłem, poszedłem w drugą stronę. No ładnie, ładnie, piechol, ładnie, już widzę, jak się uda tym razem przejść. Ja naprawdę, kurczę, dużo razy próbowałem, chyba dokładnie 18, jeżeli tam ta statystyka na początku mówi prawdę. Shit, nie przeczytałem co teraz. Ło! O kurczę! Łzy niczym groty strzał. Dobra, tego jeszcze, ej, uwierzcie, 18 razy według statystyk grałem i ani razu jeszcze nie zdobyłem tego konkretnego power-upa, więc naprawdę różnorakość wszelkich, kurczę, rodzajów power-upów jest tutaj ogromna. Mnogość, różność, pluralizm dosłownie. Pierwszy boss. A właściwie w sumie, dokładnie patrząc na sprawę, dwóch. Okej, okay. Widzicie stan mojego zdrowia? Jeszcze 5 razy mogę zostać diabnięty. Każde serduszko na 2 razy dzielimy. O shit. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, ale oprócz tych szarż jeszcze dodatkowo muchy. Ale spokojnie, zajmijmy się jednym, bo mimo tego, że oni mają tutaj jak gdyby wspólny pasek, o kurczę, pasek zdrowia tam na górze, to on jest podzielony na dwóch, więc jeżeli uda mi się najpierw jednego załatwić, to będzie łatwiej. No kurczę, ale zmasakrowali mnie, po co ja tam podchodzę? No i teraz widzicie, no nie macie się co dziwić, że mi po prostu jeszcze nie wyszło, no nie wierzę. Piękna lamerka, więc tak, drogi pamiętniczku, dzisiaj umarłem, zostałem zabite przez to coś w mojej piwnicy. Zostawiam wszystko to, co miałem mojemu kotowi głupiemu. Czyli ta strzała właśnie. No, tego nie, tego można naprawdę więcej zebrać. Ale dobra, kochani, jeszcze w tym odcinku restart. Jeszcze restarcik, a może w sumie... No, bo miałem w planach tutaj tego vloga wrzucić jeszcze, czy tam to moje pokazanie sakbojowego Ryja. Dobra, kochani, zróbmy tak. W tym miejscu skończę ten materiał, więc trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! A i zapomniałem jeszcze w intrze wspomnieć, żebyście zostawili w komentarzu tam na dole wasze wrażenia, jak się podobało wam obcowanie ze mną w tym materiale audiowizualnym, a ja teraz wam pokażę, jak można załatwić Helgana. Bardzo prosto, uwaga! Ale to było głupie.